To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 87. Dzisiaj porozmawiamy o książkach, ale nie jak to najczęściej ma miejsce o ich czytaniu, ale o ich wydawaniu. Będziemy mówić oczywiście o książkach przyrodniczych. Moim gościem jest dzisiaj Piotr Brysacz, założyciel wydawnictwa Paśny Buriat. Zapraszam. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą, kierowany do wszystkich, dla których przyroda jest ważna. Dziękuję tym, którzy mnie wspierają, piszą do mnie, komentują, udostępniają i pomagają w promocji moich audycji. Dziękuję bardzo wszystkim moim patronkom i patronom, dzięki którym podcast może się rozwijać. Szczególnie miło jest mi powitać w tym gronie Tomka. Dziękuję za dołączenie i dziękuję za zaufanie. Pewnego rodzaju nowością jest możliwość postawienia mi kawy. Wiem, że brzmi to może dziwnie, ale jeżeli lubicie podcast, cenicie podcast Spotkania z Przyrodą, a z jakiegoś powodu nie chcecie wspierać mnie przez serwis Patronite, możecie zupełnie niezobowiązująco, bez żadnego logowania, rejestrowania, zwyczajnie postawić mi wirtualną kawę, klikając na przykład blikiem, i tu znowu ziarnko do ziarnka zbierze się pewna miarka, która pozwoli zrobić jakiś krok do przodu, czy to właśnie w kwestii promocji, a na tym mi teraz najbardziej zależy, tego podcastu, czyli docierania do coraz to nowych słuchaczy. Więc zachęcam, jeżeli chcecie mieć taki gest i w ten sposób docenić moją robotę, to na stronie bloga z opisem tego odcinka, ale też za chwilę we wszystkich moich mediach społecznościowych pojawi się taki guzik postaw kawę. Można to zrobić za pośrednictwem serwisu Buy Coffee Too. To tyle w kwestiach patronowania. Choć dodam jeszcze, że na Facebooku powstała grupa kierowana do patronek, patronów, fundatorek i fundatorów kawy. To grupa, w której mam nadzieję będziemy mogli w tak zacnym gronie wymieniać pomysły, dyskutować o naszej pasji, być może wspólnie też myśleć o kierunkach, w jakich może rozwijać się podcast, o gościach, o tematach. Jestem otwarty na wszelkie propozycje, nie tylko od patronek i patronów, ale chciałbym, żeby to miejsce było miejscem szczególnym, właśnie też swego rodzaju wyróżnieniem dla tych wszystkich, którzy mnie w ten szczególny sposób wspierają. Tam będą się pojawiać zajawki, więcej informacji o planach podcastowych. Pewnie będziemy też dyskutować o zdjęciach, więc zapraszam wszystkie moje patronki, patronów. To jest nadal nieduże grono, ale naprawdę szanuję wszystkich, którzy zdecydowali się na tego typu wsparcie. Teraz tradycyjnie garść aktualności. Pierwsze będą sprzed dosłownie 2 godzin. Kiedy wracałem dzisiaj do domu i już zjechałem z asfaltowej drogi we wsi i skierowałem się na nasze bezludzie. Najpierw drogę przeszedł mi zając, potem drogę przebiegła mi sarna, a jak wysiadałem z auta, to gdzieś w ciemnościach nad głową przeleciał mi klucz gęsi. I to jest po prostu niesamowite, że w momencie, kiedy jesteśmy w tym miejscu, czy wracamy do tego miejsca, ta przyroda momentalnie daje znać o sobie. Ona jest tutaj wszędzie wkoło nas i to jest naprawdę dla nas powód do takiej wielkiej wdzięczności, że to wszystko się ziściło, że możemy tu być, że możemy dzielić nasze życie z tak fajnym sąsiedztwem. To jest niesamowite i to uświadamiamy sobie naprawdę każdego dnia. Przy okazji, a propos tych zwierząt, które przechodzą przez drogę, no właśnie teraz jest ciemno i wiadomo, że ich aktywność też w okolicach zmroku staje się większa, w związku z tym naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać. Ja kilka dni temu też zdjąłem z drogi jenota martwego, uderzonego po prostu przez samochód, pewnie chwilę przed nami, bo zwierzę mimo mrozu nie zdążyło jeszcze jakoś specjalnie zamarznąć. Zwierzak był przygotowany do zimy, tłuszczyk, futro i tak dalej. Naprawdę żal, przykra sprawa. I zastanawiam się każdego dnia, gdy w ciemności, na leśnym odcinku wyprzedzają mnie te wszystkie auta, które naprawdę pędzą zupełnie nieadekwatnie do sytuacji, do miejsca i często też do pogody. Także apeluję o zdrowy rozsądek i o ile wy pewnie, moje słuchaczki i słuchacze, zdajecie sobie z tego sprawę, to warto też czasami przypomnieć innym, że nie jesteśmy sami, a tego typu zagrożenia niestety stanowimy, poruszając się samochodami, zwłaszcza poza miastem, właśnie w takich miejscach jak jakieś leśne odcinki dróg.
Za nami epizod zimy, bo zaczyna się to wszystko topić, przynajmniej tutaj w centralnej Polsce zaczyna się to topić i płynąć. Prognozy na najbliższe dni też są plusowe, ale przynajmniej tych kilka dni z świeżym śniegiem no, dało nam ogromną frajdę i naprawdę fajne możliwości, takie inne niż na co dzień, bo przecież tych śnieżnych zim naprawdę nie ma, mamy ich co kot napłakał, także trafiła mi się taka niedziela w terenie, zresztą wrzucałem też na Facebooku zdjęcia z takiego spaceru. Ekstra, naprawdę, już tak brakuje mi tych śnieżnych zim, takich w cudzysłowie prawdziwych, regularnych w miarę. Taki właśnie dzień, ten pierwszy szczególnie dzień, kiedy to wszystko jest takie świeże, czyste, wręcz dziewicze, robi niesamowite wrażenie i warto korzystać z takich krótkich epizodów, bo może już tylko taka zima nam została, aby w ten teren się wybierać, bo zwróćcie uwagę, przecież ten opad śniegu powoduje, że otwierają się przed nami możliwości tropienia zwierząt. Nie mam na myśli tego, żeby się za nimi gdzieś tam uganiać po lasach czy łąkach, ale po prostu zobaczyć ich ścieżki i zdać sobie sprawę też, jak tych zwierząt jest dużo, jak one nas mimo wszystko otaczają, jak często się poruszają, przecinając gdzieś nasze dróżki, te terenowe. Bardzo to lubię. Lubię też te jasne noce, kiedy wychodzi księżyc i śnieg też odbija światło. No jest bardzo specyficznie, jest bardzo fajnie. Gdzieś tam oczywiście na głowie mrugam sobie czerwoną kropką czołówki, żeby czuć się bezpiecznie w lesie. Pies, który też ze mną chodzi na smyczy, też ma mrugającą obrożę, jeżeli potrzebuję na chwilę odpiąć, żeby mogła załatwić swoje sprawy i chwilę pohasać, to też no, czujemy się bezpieczniej. Także korzystajcie z zimy, jeżeli jeszcze macie, albo jeżeli się jeszcze trafi kolejny epizod, bo naprawdę nie zdarza się to często. No i chyba z tych aktualności i ogłoszeń takich parafialnych to chyba tyle. No to w takim razie przechodzimy do treści odcinka i tak jak powiedziałem w zapowiedzi na samym początku, dzisiaj będzie sytuacja ciekawa, bo książki wydawane przez wydawnictwo Paśny Buriat pojawiały się już w moich audycjach, pojawiali się też autorzy, którzy piszą dla tego wydawnictwa, ale dzisiaj pojawia się Piotr Brysacz, człowiek, który wymyślił to wydawnictwo, założył je, a teraz razem z innymi wspaniałymi ludźmi wydają dla nas książki i jest w tym gronie książek sporo tytułów przyrodniczych. Odważę się zdecydowanie powiedzieć, że Paśny Buriat zrewolucjonizował rynek wydawniczy, jeśli chodzi o książki przyrodnicze. Nie wiem, czy w ogóle było co rewolucjonizować, bo on po prostu otworzył ten rynek. Otworzył rynek dla polskich autorów. No i ten rynek się zaczął zmieniać. Naprawdę możemy zacząć wybierać już w tytułach przyrodniczych. I nawet, jak powiedziałem w rozmowie z Piotrem, czasami możemy sobie pozwolić nawet na to, żeby chwilowo rosła nasza kubka wstydu, bo po prostu nie zawsze jesteśmy na bieżąco. Te tytuły przychodzą jeden po drugim. Świetna robota. Paśny Buriat po prostu robi świetną robotę. Oczywiście książki przyrodnicze są tylko jakimś wycinkiem, bo reportaże, książki krajoznawcze. Zresztą o tym wszystkim powie Wam sam Piotr Brysacz, na rozmowę z którym zapraszam Was już teraz. Przy mikrofonie Michał Stanecki, ze mną jest dzisiaj Piotr Brysacz. Dzień dobry Piotrze, bardzo dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć, to dla mnie przyjemność. Cześć, dzień dobry. Bardzo proszę, przedstaw się słuchaczom. Powiedz, czym ty się zajmujesz? Czym się zajmuję? Prowadzę wydawnictwo na co dzień, wydawnictwo Paśny Buriat od 5 lat, od 3 lat zajmuję się tylko i wyłącznie już wydawnictwem, to znaczy, że jestem w stanie z niego się utrzymać. Oprócz tego organizuję festiwale, jednym z takich najbardziej rozpoznawanych festiwali, które prowadzę, to jest Festiwal Literacki Patrząc na Wschód, który organizujemy wspólnie z Piotrem Malczewskim, z Radkiem Nowackim w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie nad Czarną Hańczą, na podwórku, po którym chodzili kiedyś starowieży, to gospodarstwo jest przez Piotra Malczewskiego zamieszkane cały czas, przez cały rok, a raz w roku w okolicach 15 sierpnia Piotr udostępnia łąkę, no i spotyka się tam kilka tysięcy ludzi, którzy zainteresowani są i przyrodą, i naturą, i literaturą faktu, i reportażem, i wschodem, i Suwalszczyzną, i Podlasiem, czyli tym wszystkim, co mi gdzieś tam w głowie siedzi i od czego się przez całe życie tak naprawdę odczepić nie potrafię. Tym samym zajmuje się wydawnictwo Paśny Buriat, ale jakoś tak wyszło, że przedstawiłem się poprzez festiwal, ale te dwie rzeczy, ta dwójka moich dzieci, one się gdzieś ze sobą jakoś tam łączą. Jedno wyrasta z drugiego, drugie wyrasta z pierwszego, to gdzieś jest taki zbiór wspólny, a nie osobny. Powiedz jeszcze w takim razie, uzupełniając informację festiwalową, kiedy się ten festiwal odbywa?
Festiwal zawsze odbywa się w okolicach 15 sierpnia. On ma daty ruchome, bo to zależy od tego, jak tam Państwo bierzecie urlopy. Czasami więcej dni z przodu warto wziąć przed 15, czasami więcej dni z tyłu, więc to jest zawsze tak, że albo on się kończy 15, albo w okolicach 14 zaczyna się. W tym roku jeszcze nie ustaliliśmy daty na 2024 rok, ale mamy swoją stronę internetową patrząc na wschód.pl. Mamy też profil na Facebooku, także zaglądajcie. Myślę, że za miesiąc, za półtora miesiąca, jeśli jesteście zainteresowani imprezą i wiejskim festiwalem literackim, to gdzieś tam termin ogłosimy. Okej. Okay. Ja tradycyjnie w opisie tego odcinka na moim blogu i w mediach społecznościowych będę też załączał linki do tych źródeł, w których można znaleźć ciebie, festiwal, wydawnictwo i tak dalej, żeby było słuchaczom łatwiej i żeby nam nic nie umknęło. Dobrze, a powiedz mi, czy, bo to jest takie pytanie rozgrzewkowe, które zadaję zwykle no, przyrodnikom, bo jeśli nawet nie są przyrodnicy w sensie takim zawodowym, to są to zawsze pasjonaci przyrodnicy, ludzie, z którymi rozmawiam. Gdzie ostatnio byłeś w terenie? To mógł być spacer, to mógł być, wiesz, mogła to być wyprawa po górach, coś z ostatniego czasu, co przeżyłeś i było dla ciebie na tyle fajnym doznaniem, że możesz nam o tym powiedzieć, że chcesz nam o tym powiedzieć. Pod Łysicą, ponieważ ja mieszkam od 17 lat tymczasowo w Kielcach, z których mam zamiar się wyprowadzić za jakiś czas, ale to jeszcze jest pieśń przyszłości i wrócić na ścianę wschodnią, bo ja jestem ze ściany wschodniej. Właśnie musisz to chyba zrobić, bo te Kielce tutaj jakoś tak nie rezonują, mam wrażenie, z tym wszystkim. Żona jest Kielczanka, niektórzy województwo świętokrzyskie zaliczają również do ściany wschodniej, więc powolutku. Dobra, natomiast dobra. Jakby nie miejsce decyduje o tym, oczywiście, co się tworzy. No, w XXI wieku można tak naprawdę spakować pracę do plecaka i tworzyć wydawnictwo, które zajmuje się wydawaniem książek o wschodzie i o Białostoczyźnie i o Suwalszczyźnie w Kielcach, albo odwrotnie, w Suwałkach założyć wydawnictwo, które będzie wydawało książki o górach świętokrzyskich. Pewnie, pewnie. A to miejsce, do którego my często uciekamy z Kielc, to jest Wilków. To jest taka wieś w Dolinie Wilkowskiej u stóp Łysicy. I tam jest taki sztuczny zalew. Natomiast miejsce jest przepiękne ze względu na okoliczności przyrody. Bo po lewej stronie tego zalewu, jak staniecie przodem, jest ściana Świętokrzyskiego Parku Narodowego, ściana lasu. Natomiast po prawej stronie są otwarte pola. Jeszcze z tradycyjnymi miedzami i tradycyjnie uprawiane, czyli jest, jeśli jest to łąka, to na niej jest przynajmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt gatunków roślin. Jeśli miedza, to na niej jest kilkadziesiąt gatunków również roślin, a w środku woda, więc możecie sobie wyobrazić, do czego zmierzam. Ptactwo krajobrazu rolniczego. Po drugiej stronie ściana lasu, więc fruwają w tej z powrotem dzięcioły, czyli ptaki krajobrazu leśnego, a po środku jeszcze jest ptactwo wodne, te wszystkie brzęczki i tak dalej, i tak dalej. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja tam po raz pierwszy w życiu widziałem kowalika, po raz pierwszy w życiu widziałem bandę raniuszków, która usiadła i gapiła się na mnie w odległości, nie wiem, 3 czy 4 metrów po prostu. Gapiły się te puchate kule, a ja po prostu stałem, rozdziawiłem gębę ze zdziwienia i patrzyłem. O dzięciołach już nie wspomnę. Takie, siakie, pstre, czarne, naprawdę niesamowity, przepiękny krajobraz, szczególnie do podpatrywania ptactwa. Z jednej strony otwarte pola, z drugiej strony ściana lasu, po środku przyzwoite bajoro, w którym też mogą się gnieździć ptaki wodne. Coś przepięknego, a w tle oczywiście matka gór polskich, czyli Łysica. No, przepiękne krajobrazowo. Świętokrzyskie jest cudowne, oczywiście nie tak cudowne jak Suwalszczyzna, prawda? Może iść w szranki z Podlasiem, natomiast Suwalszczyzny nie wyprzedzi, ale jest naprawdę przepiękny. To jest kawałek przepięknej ziemi. Kielce, zamknijmy oczy, przejedźmy przez miasto. Miłości z tego już nie będzie, skoro od 17 lat nie ma. Natomiast Góry Świętokrzyskie i ten region Świętokrzyski jest naprawdę cudowny pod względem przyrodniczym. Przyjedźcie kiedyś, zobaczcie. Z Warszawy 170 kilometrów, tak naprawdę półtorej godziny jesteście pod Łysicą. W ogóle mam wrażenie, że te Góry Świętokrzyskie to są takie trochę niedoceniane. Ale to może jest też tylko i wyłącznie moje wrażenie, a pewnie jest to temat może na inną rozmowę. Piotrze, czy ty miałeś duszę przyrodnika zawsze w sobie, czy to gdzieś się tam kiedyś wykluło na jakimś etapie twojego życia? Ja się wychowywałem na wsi, to znaczy jeździliśmy na wakacje i spędzaliśmy tam całe wakacje. Od końcówki czerwca, bo tak się kiedyś te roki szkolne kończyły, do początku września siedzieliśmy u dziadków na wsi, więc ja nawet jeśli potem
tak się życie ułożyło, że mieszkałem całe życie w miastach, to gdzieś nie da się jakby zapomnieć, nie wiem, worków owsa, nie da się zapomnieć stodoły, nie da się zapomnieć jeżdżenia furą wypełnioną sianem, podjeżdżania tą furą wypełnioną sianem pod lipę, żeby babcia mogła narwać kwiatów lipy do suszenia. To są po prostu obrazy, które tak się wbijają w pamięć, w gen, w jakby to, z czego człowiek jest zbudowany, że się od tego nie da uciec. Ja pod sklepem wiejskim jestem królem życia, natomiast w Warszawie, w dużym mieście, boję się nawet wejść do knajpy, żeby zapytać, czy mogę skorzystać z toalety. Nie to, że się boję, wstydzę się. Więc dla mnie ten krajobraz wiejski, te pola, to nawet jeśli mieszkam w mieście, to za tym tęsknię, całe życie za tym tęsknię, często wyjeżdżam. Mogę nie jeździć za granicę, natomiast wyjechać, wyjść, pojechać rowerem, popatrzeć na te same drzewa, na te same pola, to gdzieś we mnie jest i zostało. I przez całe życie to mniej lub bardziej do mnie dociera, świadomie bądź nieświadomie. Gdzieś to się dostaje w genach od wiejskich przodków. No i chwała im za to. Ja jestem z tego bardzo zadowolony, że jestem w tym kierunku wychylony. Wspomniałeś o dziadkach na wsi. Bardzo często też ten wniosek się w moich rozmowach z gośćmi pojawia. Dziadkowie robili, jeszcze robią oczywiście, aczkolwiek wiemy, że wieś też się zmieniła. Natomiast dziadkowie robili zawsze niesamowitą robotę i faktycznie gdzieś tak ten gen w tych młodych ludziach, nie wiem czy lokowali, ale na pewno go tam aktywowali, bo dzisiaj chodząc na przykład do szkół, do małych dzieci, jeżeli te dzieci mają dziadków na wsi, to one wiedzą o czym my gadamy, natomiast jeżeli są to dzieci miejskie, które nie mają tego szczęścia i nie mają tego typu odskoczni, no to są one po prostu uboższe i trzeba też poświęcić im chwilę, żeby je w temat wprowadzić, wciągnąć, dać im też szansę jakby wejść głębiej i na dłużej. Swoją drogą myślę, że czy to nie jest też tak, że jesteśmy takim, no może już ostatnim albo przedostatnim pokoleniem, które jeszcze tego doświadcza w takiej formie, bo wiesz, jak powiedziałeś o tym, że tam można było się przejechać furą na sianie, no to albo trzeba faktycznie jeszcze gdzieś szukać głęboko takich klimatów, albo nie, ale to zaraz tam przejdziemy w te strony wschodu. Wiesz, no takiej wsi już nie ma, jaką my pamiętamy z dzieciństwa, tak? Wieś się zmienia, no i trudno też oczekiwać od ludzi, żeby mieszkali w skansenie. Natomiast jeśli nawet takiej wsi nie ma, to ja patrząc, kto przychodzi do mnie po książki, kto kupuje te książki, widzę sporo osób młodych. Oni gdzieś dostali to też w genach, gdzieś im ktoś zaszczepił tę miłość albo szacunek do przyrody, bo czasami nawet nie trzeba jej kochać, po prostu wystarczy z szacunkiem popatrzeć na to, co jest, nie wiem, 500 albo 1,5 kilometra za ostatnim winklem miasta bądź miasteczka, w którym się mieszka, więc ja bym tak jakby nie generalizował i nie mitologizował tego, że o, ten świat, w którym my dorastaliśmy, w którym my wyrastaliśmy, był cudowny i przepiękny, już nigdy takiego nie będzie i nikt nie będzie się zajmował przyrodą. Myślę, że to nieprawda. Myślę, że oni dostają coś innego, oni dostają wachlarz mnóstwa cudownych książek. Ja sobie z dzieciństwa albo z lat młodości nie jestem w stanie przypomnieć takiego wachlarza wyboru pomiędzy, nie wiem, Adamem Zbrytem a Jackiem Karczewskim, pomiędzy tymi wszystkimi ornitologicznymi książkami. Dostają narzędzia, dostają aplikacje, dzięki którym można rozpoznawać głosy ptaków. To jest też edukacja, być może w jakimś sensie zastępująca wieś i to, co dziadkowie nam przekazywali, tak mówiąc kolokwialnie, organoleptycznie. Ale to jest cały czas. Jeśli przyjedziecie na Bagna Biebrzańskie i popatrzycie na te pielgrzymki ludzi, którzy chodzą w tej z powrotem. Oczywiście to nie jest jak pielgrzymka na Jasną Górę. Nie przyjeżdżają tam miliony, tak jak walą nad polski Bałtyk, tak? Ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, że wśród tych ludzi jest spory odsetek ludzi młodych, znacznie młodszych ode mnie, młodszych o połowę. Mogliby być moimi dziećmi, więc skądś to dostali, skądś czerpali. Myślę też, że to jest tak, że nawet nie ma, jeśli nie ma już tych fur z sianem, jeśli nie zbiera się tego kwiatu lipy, to też nie zbiera się kwiatu lipy, ale są też ludzie, którzy tak żyją, tak? Poprzekształcali jakby schedy po dziadkach w gospodarstwa agroturystyczne i na przykład Agnieszka, która prowadzi zielską kolonię, ma od diabła ziół i dalej robi to, co robiła moja babcia, więc trzeba tylko do tych ludzi dotrzeć. Myślę, że to jest jakby kwestia przeorientowania tego świata, tego, że oni jakby w inny sposób dostają to, co my dostaliśmy, mieszkając albo pomieszkując na wsi. Ja wspomniałem o tym, też broń Boże, nie chodzi mi o jakiekolwiek szufladkowanie, że ktoś
tam, a ktoś tu, albo ktoś kiedyś, a ktoś teraz. Ja bardziej w formie takiego, że mieliśmy to szczęście, że mogliśmy się na to załapać, albo też rodzaj pewnej wdzięczności, że jeszcze to pamiętamy. Natomiast to absolutnie prawda. Tak, zgadzam się z tobą, że dzisiaj są inne możliwości. Zresztą zawsze tak było i zawsze tak będzie. Czasy się zmieniają, a co za tym idzie też pewien wachlarz możliwości, o którym wspomniałeś. Sam jakby nawiązałeś do tego, co chciałem cię zapytać, czyli o to, czy ty od dziecka sięgałeś po książki przyrodnicze. No już wiem, że tak i że nie było wtedy takiego wyboru jak dzisiaj, takiej dostępności. Zgadza się? Czy od dziecka? Nie wiem. To właśnie, to od kiedy? Sięgałem po książki te, po które sięgaliśmy wszyscy. Ci, którzy mają teraz 40 parę lat na karku, tak? Po wszystkie Tomki Sojery, po wszystkie Perepeczki i Przygody Dzikiej Mrówki, po książki Nienackiego i potem to jakoś tak szło, tak? Więc to raczej było w tym kierunku literatury młodzieżowej, te wszystkie Bagdaje, ale też przepiękna, cudowna książka bodaj Kowalewskiego to na pewno, ale imię zapomniałem. Nie ma ceny na miód akacjowy. Przepiękna, przepiękna opowieść, taka przez ona właśnie wiejskim krajobrazem. Cudowna. Ja bardziej pamiętam niż lektury przyrodnicze jakby to zakotwiczenie na wsi i pochłanianie tych wszystkich nienackich właśnie albo u dziadków w domu, albo u cioci, która mieszkała 3 domy dalej od dziadków. Więc bardziej pamiętam ten klimat wiejski i jakby towarzyszące temu smaki, zapachy, fasolkę szparagową, którą ciocia przerabiała na wszelkie możliwe sposoby, smak malin, który towarzyszył jakby pochłanianie tych lektur, niż stricte lektury przyrodnicze. Te książki przyrodnicze przyszły do mnie później, w momencie, kiedy ja już się z Markiem Pióro namówiłem na Kalendarz Ptaków i kiedy budowałem profil wydawnictwa. Oczywiście, że podczytywałem, oczywiście, że się interesowałem, ale już w wieku, że tak powiem, mocno dojrzałem. To wtedy tak, wtedy jakby powołanie do życia wydawnictwa i pójście tą drogą rozbudziło we mnie tę przyrodniczą taką chęć poszukiwania lektur. Natomiast w latach młodości to, co większość z nas, to co wszyscy, bardziej przygoda i zagadki Fromborka, a Nienackiego, niż, nie wiem, encyklopedia albo atlas ptaków. Mówię szczerze, dzielę się szczerze. Jasne, jasne. To każdy w inny sposób dojrzewa do takich lektur i czasami być może no nie jest na nic nie jest za późno, tak? Wiesz, pasowałoby mi do tej opowieści, gdybyś faktycznie powiedział, że tak, sięgałeś czy szukałeś takich pozycji, a powiedzmy ich było niewiele albo ich nie było i tu by można było niemalże przejść w taką legendę, wiesz, założycielską wydawnictwa. Zresztą swoją drogą ktoś mówi, że niech prawda nie przesłoni dobrej historii, ale dobra, nie idźmy w tę stronę. Powiedz nam proszę, skąd się wziął w takim razie Paśny Burjat? Jak do tego doszło, że to wydawnictwo przyszło na świat? Ja miałem taki moment w życiu, że nie wiedziałem, co ze sobą zrobić tak naprawdę. Jak wyjechałem z Białegostoku, gdzie 6 lat pracowałem jako dziennikarz w dzienniku lokalnym, to wiedziałem, że już nie chcę pracować nigdy więcej w życiu w dzienniku lokalnym. Przyjechałem do Kielc do pracy, do miesięcznika. I po 2 tygodniach już wiedziałem, że to nie jest praca dla mnie. No ale łatwo powiedzieć, trudniej coś zrobić, trudniej zmienić, tak? Klamka zapadła, jakieś tam wszelkie decyzje pozapadały. Męczyłem się okrutnie przez 6 lat w tym miesięczniku. No i jakby po 12 latach pracy dziennikarskiej stwierdziłem, że no, prawie 4 dychy na karku, wtedy jeszcze 3,5 i nie bardzo wiem, co dalej mam ze sobą zrobić, więc wpadłem na pomysł, że może zajmę się jakąś taką dłuższą formą dziennikarską i postaram się ułożyć jakąś książkę z wywiadów. No i tak ułożyłem książkę, patrząc na wschód, przestrzeń, człowiek, mistycyzm. Rozmawiałem z ludźmi, którzy jeżdżą na prawo na mapę, ze wszystkimi tymi, którzy przywozili stamtąd książki, czy z Andrzejem Stasiukiem, czy z Mariuszem Wilkiem, czy z Jackiem Hugobaderem, czy z Wojtkiem Góreckim, czy z Michałem Książkiem, który napisał Przepiękny Jakuck. Wtedy za wiele tych książek nie było, więc udało mi się poukładać to w tę swoją książkę. Parę pytań zadać tym ludziom, posłuchać paru odpowiedzi, natomiast odpowiedzi na to, gdzie się wschód zaczyna, czy wschód to geografia, czy mentalność, inność, do dzisiaj nie mam. Natomiast ta książka zmieniła całe moje życie. Ja jakby popatrzyłem inaczej na świat i stwierdziłem, że jest życie poza chodzeniem codziennie do dziennika i budowaniem tekstów krótszych bądź dłuższych i jest też życie poza chodzeniem codziennie do miesięcznika i robieniem w zasadzie tego samego, co się robi w dzienniku, tylko w cyklu miesięcznym. Ja jakby nie dezawuuję tej pracy, nie o to chodzi, tylko ja się po prostu męczyłem, ja się gdzieś w tym męczyłem i nie chciałem już tego robić. No dobra, wydałem tę książkę w małym wydawnictwie, potem się z tym wydawcą rozstałem, no i w tym momencie już byłem kompletnie w
w takiej sytuacji, że nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić, bo jakby do dziennikarstwa wiedziałem, że nie wrócę. Niewiele więcej w życiu potrafiłem poza czytaniem książek i trochę liźniętą znajomością rynku książki od kuchni. No mniej więcej wiedziałem poprzez 6 lat współpracy z tym wydawcą, który wydał mi pierwsze wydanie Patrząc na Wschód, mniej więcej wiedziałem, jak rynek funkcjonuje, mogłem się temu poprzyglądać i tyle. No i zostałem z tym wszystkim jak Himilsbach z angielskim, więc wsiadłem na rower, pojechałem w Góry Świętokrzyskie i zacząłem kombinować, zacząłem myśleć, jak ma wyglądać to wydawnictwo. Bo wyjeżdżając już z Kielc na tym rowerze, wiedziałem, że chcę swoje wydawnictwo założyć, ale nie wiedziałem, jak ono będzie sformatowane, nie wiedziałem, jak ono będzie wyglądało. Przyjechałem z tej wycieczki rowerowej i powiedziałem, że nie mówię, słuchaj, mnie się wydaje, jeszcze muszę to sprawdzić, ale wydaje mi się, że nie ma książek o przyrodzie, nie ma książek opowiadających o Podlasiu, o Suwalszczyźnie, takich książek regionalnych, one się kiedyś bardzo fajnie nazywały książkami krajoznawczymi, coś więcej niż przewodnik, a coś mniej niż reportaż, takie po prostu gawędy opowieści o, tak? To Lechosław Herc jest jakby takim uosobieniem właśnie takiej krajoznawczej gawędy i tych książek kiedyś było multum, a potem tej książki krajoznawczej zabrakło, bo były albo przewodniki sformatowane pod duże uznane wydawnictwa, albo książki stricte naukowe, a nie było nic pośrodku. Więc mówię do żony, że słuchaj, wydaje mi się, że tu są takich kilka czarnych dziur, które można by było zapełnić. Ona tak na mnie patrzy, mówi, słuchaj, to się chyba może udać. Ale to jest jakby mit założycielski, to jest ta legenda. Natomiast no, żeby postawić na nogi małe wydawnictwo, które nie będzie udawało wydawnictwa dużego, czyli nie będzie robiło tego wszystkiego, co duże i narażało się na koszty, nie wiem, oddawania haraczu hurtowniom. My nie oddajemy książek do hurtowni na tych bandyckich warunkach, które hurtownie nam proponują, chyba że są to nasze warunki przez nas zaproponowane, to wtedy tak nad tym się pochylimy. No, trzeba było zbudować swoją społeczność. Ale jakby, no, żeby zbudować wydawnictwo, musiałem się do tego przygotować, więc przez pół roku chodziłem do Empików, już te kobiety miały mnie dosyć, patrzyłem na półkach, co jest, a czego nie ma. I rzeczywiście ta moja intuicja się sprawdziła, bo jeśli zerkniecie Państwo w daty wydań książek jeszcze sprzed 5-6 lat, to okaże się, że na półkach Empikowych, mówię w cudzysłowie, chodzi mi o salony książek, tak, o duże księgarnie, gdzie można pójść i zobaczyć i spędzić tam godzinę, półtorej godziny, dwie godziny, a nie o małe księgarenki, które mają kłopoty z zatowarowaniem, bo mają kłopoty z utrzymaniem się, ale to w ogóle nie na ten wieczór opowieść. Więc były książki o przyrodzie, natomiast jak zobaczycie, co się ukazywało 5-6 lat temu, no to w 95% to były tłumaczenia z francuskiego, z niemieckiego i z innych języków. A gdzie książka o Biebrzy? A gdzie książka o zwierzętach biebrzańskich? A gdzie książka o łosiu? A gdzie książka o Puszczy Kampinoskiej? A gdzie książka o Puszczy Knyszyńskiej? A gdzie książka o ptakach Puszczy Białowieskiej? W ogóle nie było czegoś takiego, nie było takich książek, więc trafił się Marek Pióro, którego, mówiąc kolokwialnie, jak to mówią na wschodzie, uchodziłem. Przekonałem go do tego, żeby wydał książkę w małym autorskim wydawnictwie, a nie w dużym wydawnictwie. No i po kalendarzu ptaków Marka Pióro otworzył się worek z propozycjami, bo w tym paśmie książek przyrodniczych ja nie wymyśliłem ani jednej książki. Autorzy przyszli do mnie sami z gotowymi pomysłami i okazało się, że można zbudować małe, kompaktowe wydawnictwo, które będzie jakby rozpoznawalne z kilku obszarów tematycznych, dosłownie kilku. Nie będzie angażowało się w jakieś inne obszary i będzie jakoś tam rozpoznawalne. Wydaje mi się, że tak jest. Wydaje mi się po tym, jak to już wymknęło mi się spod kontroli, że jest was po prostu czytelników coraz więcej, z czego cieszę się niezmiernie. Ja zakładałem plan rozwoju wydawnictwa taki, że w tym miejscu, w którym jestem, miałem być za 10 lat, a minęło 5, więc tak naprawdę pozwoliliście nam, wy czytelnicy, wyjść z wielkim hukiem dopiero z przedszkola, więc całe życie, jeśli jest mnóstwo do zrobienia, to znaczy, że przed tym wydawnictwem wszystko, co najlepsze, jeszcze jest. Takie mam marzenie i taką mam nadzieję. Czyli wydawnictwo się rozwija błyskawicznie w tempie niemalże nieprzewidywalnym, jak prace nad sztuczną inteligencją, tak brzydko przymierzając. Piotrze, ty mówisz o tym, że to cię zaskoczyło pewnie też, że ten rozwój nabrał tempa i że twoje założenia zostały zrealizowane już dużo wcześniej. Ja muszę ci powiedzieć, że jak rozmawiam z przyrodnikami, to ten przyrodnik to jest u mnie taki skrót myślowy, wiesz, ludzie o pewnej wrażliwości i tak dalej, i tak dalej. To bardzo często w tych rozmowach, gdy zahaczamy o książki przyrodnicze, w ogóle o rynek wydawniczy w Polsce,
No to przyrodnicy używają takiego sformułowania, że coś było przed paśnym buriatem, albo już jesteśmy w erze paśnego buriata. Więc wydaje mi się, że dzisiaj jest to już pewna marka, która bardzo dobrze zapełniła taką niszę, o której wcześniej wspomniałeś. Ale właśnie, czy tobie się udało, czy wam się udało tak ładnie, płynnie i elastycznie połączyć dwie kwestie, czyli po pierwsze wejść i zapełnić, może nie zapełnić, ale próbować gdzieś wypełniać te czarne dziury, te nisze i faktycznie zaradzić na ten brak książek o konkretnej tematyce. Czy z drugiej strony też mieliście w głowie, może misja to jest duże słowo, ale wiesz, w parze z tym, że te książki się pojawiają, to jednak jest o tej edukacji, do której bardzo często wracamy w kontekście chociażby przyrody, że ta działalność wydawnicza również wpisała się w to, bo dzięki takim książkom, jakie wydaje właśnie Buriat, my stajemy się bogatszymi ludźmi, pełniejszymi ludźmi, potrafimy wiele rzeczy, wiele mechanizmów zrozumieć, a może je rozumieliśmy wcześniej, ale też nie zawsze umieliśmy je nazwać i tak dalej, więc to jest robota, którą wydawnictwo robi. Czy to od początku było gdzieś to założenie, czy to była tylko taka czysto biznesowa kwestia, okej, jest nisza, wchodzimy na rynek, robimy robotę. Trochę cię podpuszczam, bo podejrzewam, że to ty odpowiesz, ale bardzo proszę. Nie, widziałem, że jest luka na rynku, co nie znaczy, że wymyślałem wszystkie projekty biznesowo i podchodziłem do tego na zasadzie, dobra, to teraz musimy wymyślać bestseller, kogo tutaj namówić, kogo tutaj ściągnąć do wydawnictwa. Nigdy w życiu, uwierzcie mi, nie myślałem takimi kategoriami, bo inaczej, bo pole te wszystkie książki, które wydaliśmy, przyrodnicze, czy też z tych innych obszarów, traktujące o Podlasiu, o Wschodzie, o Suwalszczyźnie, o przyrodzie ściany wschodniej, one wszystkie wypłynęły gdzieś ze mnie. To można prześledzić, patrząc po datach wydawania książek. Ja po prostu zagospodarowywałem te przestrzenie, które mi są bliskie. Jeśli rodzice prowadzili obozy w stanicy harcerskiej w Goniądzu przez ileś tam lat i my jako dzieci tam ciągle z rodzicami jeździliśmy, no to jakby konsekwencją tego jest pojawienie się książek o Biebrzu, bo ja chciałem dać tę część świata innym. Sam się czegoś chciałem jeszcze od Kłosowskich dowiedzieć, sam się czegoś chciałem od Pawła Śledzińskiego i Piotrka Domrowskiego dowiedzieć, czytając tego Łosia, bo ja zawsze robię drugie czytania w wydawnictwie. Redakcją zajmują się dwie dziewczyny, Magda Brzezińska i Helena Piecyk, i robią znakomitą tą robotę, natomiast ja robię drugie czytanie, żeby znać swoje książki, żeby tam jakieś drobiazgi jeszcze po dziewczynach wyłapać, więc ja się chciałem czegoś dowiedzieć i dawałem tę część świata, te książki innym. Tak samo było z Ptakami Puszczy Białowieskiej Adama Zbyryta, z fotografiami Adama Wajraka. Przecież to nie jest książka wymyślona na zasadzie, że usiądę dzisiaj i pomyślę, jaki ma być bestseller, tylko po prostu książki o ptakach Puszczy Białowieskiej nie było. Rozmawialiśmy kiedyś o tym z Adamem Zbyrytem, mówię, słuchaj, nie ma w ogóle Puszcza Białowieska jest nieopisana. On mówi, to ja pomyślę, spróbuję coś o tych ptakach napisać, bo rzeczywiście one zachowują się zupełnie inaczej niż te same gatunki ptaków żyjące gdzie indziej. Te same sikory, które żyją w Puszczy Białowieskiej, zachowują się zupełnie inaczej, tak jak zachowywały się kiedyś żyjąc w pierwotnym lesie. Więc jakby to było tezą Adama Zbyryta, żeby pokazać te wszystkie gatunki w innym kontekście, w kontekście lasu pierwotnego. I to też nie jest wymyślona książka gdzieś tam. To po prostu obszary po kolei jakby zapełniane. Ja buduję sobie gdzieś taką mapę miejsc, które albo mam z dzieciństwa gdzieś w sobie wbudowane mocno i za którymi tęsknię i wypuszczam moich przyjaciół i znajomych. No w paśnym buriacie jesteśmy w tak małym gronie, że w zasadzie jesteśmy wszyscy poza przyjaźniami, jesteśmy jedną wielką rodziną, z czego bardzo się cieszę. Więc albo to te obszary z tęsknoty, które podpuszczam innych, żeby je opowiedzieli też innym, albo te, których nie znam, jak Puszcza Kampinoska, zupełnie dla mnie obca, ale w jakimś sensie pociągająca. W jakimś sensie chciałbym tam pojechać. Być może chodzi o ten styk wielkiej aglomeracji i dużego lasu, o to połączenie tak samo jak z aglomeracją białostocką. Styk Puszczy Knyszyńskiej i Białegostoku. Może to mnie jakoś w tym Kampinosie też urzekło, więc to było takie świadome budowanie i jakby zagospodarowywanie tych map. Czy ja wymyślając wydawnictwo i formatując to wydawnictwo myślałem o misji? Nie. No jak coś wypływa jakby z duszy człowieka, z serca człowieka, to się gdzieś samo pojawia. I ja bardzo lubię jeździć ze swoimi książkami, rozstawiać tę
ten swój stoliczek, układać te książki i być w różnych miejscach. W tym roku przejeździłem ponad 40 tysięcy kilometrów i byłem na 20 imprezach, na tych, na których nie ma dużych wydawnictw. Nie wiem, na Biesiadzie Miodowej, na Festiwalu Muzyki Folkowej w Czeremsze, przepięknym zresztą, na Jarmarku nad Bugiem w Drohiczynie, tam gdzie nie ma dużych wydawców i gdzie nie ma dużych targów książki, ale są jarmarki rękodzieła na przykład i ja stoję z tymi książkami jak dziwadło, natomiast ludzie przychodzą i te książki jakoś tam oglądają, kupują, co mnie po prostu cieszy. Więc ja usłyszałem kiedyś na takim spotkaniu jedno z najpiękniejszych recenzji, wtedy do mnie dotarło dopiero, że rzeczywiście jest coś takiego jak misja i my staramy się ją rzeczywiście wypełnić jakoś tak nieświadomie. Byliśmy w Zakopanem z książkami, staliśmy wśród innych wydawców i przychodziła mama z takim małym brzdącem, pokazuje na nasz szyld i mówi, a tu zobacz synku, zapamiętaj tą nazwę wydawnictwa, oni wydają super książki o przyrodzie, kiedyś będziesz po nie sięgał. I ja wtedy prawie, że się rozpłakałem, dlatego no ja mam tę duszę taką wschodnią, podlaską, więc z byle powodu albo płaczę, albo jestem wzruszony. Bardzo mnie to poruszyło, bo wtedy dopiero zrozumiałem, wtedy do mnie dotarło, że wydawanie książek to też wielka odpowiedzialność. Można dawać ludziom barachło i zarabiać na tym pieniądze, można dawać rzeczy wartościowe, ale czy dając nawet barachło nie pełni się misji, to też bym nie wartościował. Byłem na targach w Krakowie i widziałem te ogromne tiry książek rzeczywiście dla młodzieży i te setki młodych osób, które szły po te książki. Nie wiem, ja nie znam tych autorek, nie mam zielonego pojęcia, kto to jest. No dla 16-latek, dla 17-latek jakieś takie rzeczy są wydawane, więc, ale te tiry książek były sprzedawane, więc książka w pewnym momencie, jak patrzyłem na ten tir książek sprzedanych przez 4 dni, pomyślałem sobie, że ta książka jest elementem przemysłu rozrywkowego. No czy nie o to nam chodziło? O to, żeby czytanie było elementem przemysłu rozrywkowego, tak jak Netflix, i te osoby kiedyś przyjdą też do mnie. Ja prowadzę swój kawałek misji na zupełnie innym polu, tak? Ale natomiast wszyscy, którzy jakby zachęcają do czytania, dla mnie to jest budujące. Ale takich rzeczy się nie zakłada, myślę, że tak się nie buduje wydawnictwa. Zaraża się swoją pasją innych i nagle okazuje się, że po 5 latach ja mam prawie 40 autorów, którzy stoją za mną murem, którzy u mnie chcą wydawać książki kolejne, którzy wygadują te książki i okazuje się, że wydawnictwo to tak naprawdę nie ja i nie te osoby, które się zajmują na co dzień, te kilka osób, z którymi współpracuję, za co jestem im bardzo wdzięczny, bo to one ciągną to wydawnictwo tak naprawdę. Wydawnictwo to czytelnik i autor. I stała się rzecz po prostu niebywała. Ja mam swoje grono czytelników i swoje grono autorów w 5 lat. Dla mnie to jest ciągle szok i niedowierzanie. Cieszę się blisko, codziennie z tego powodu. Wielka sprawa. Ja bym tutaj odważył się powiedzieć po prostu, że Paśny Burjat to jest też społeczność, po prostu. Tak to chyba można określić. I to jest na pewno jakiś bonus, no bo nie wiem, czy to w tym przypadku mogliście zakładać, ale też pewnie nie był taki wasz, na starcie nie był taki wasz zamiar. Natomiast w znacznym stopniu przyczyniliście się na modę na książki przyrodnicze, no bo chyba tak też możemy powiedzieć. Dzisiaj, wiesz, właśnie rozmawiając ze wspomnianymi wrażliwcami, którzy są odbiorcami waszych książek, to jest naprawdę taki moment, w którym ludzie mówią, kurczę, to jest niesamowite, że my wreszcie mamy książki. Zaczynają się nam tworzyć nawet te kubki wstydu, bo chyba tak się określa te stertę, które rośnie nam przy łóżku, nie? Że jest wybór, że my mamy książki w kolejce, co już nieraz jest frajdą, że ja wiem, że za chwilę mam to, za chwilę to. Już dylematy się pojawiają, wiesz, czy zacząć od tej, czy potem tutaj, albo ten autor, więc myślę, że to niewątpliwie też jest wielki sukces, a to, że wyniknęło to poniekąd z waszego entuzjazmu, z twojego entuzjazmu, z tej pracy ludzi, ale bez przyjmowania właśnie tych sztywnych biznesowych założeń, no to jest jeden wielki bonus. Ale teraz macie już pewnego rodzaju doświadczenie, bo jednak to już są lata, ale jak startowaliście, no to pewnie nie było łatwo, no bo wiesz, myślę sobie o takiej rzeczy, jak na przykład oszacować nakład. Czy wy się tego wszystkiego uczyliście od zera? Tak, łatwo nie było jeszcze z jednego powodu, z takiego to, że ja wydawnictwo budowałem w ten sposób, że założyłem sobie, że z domowych pieniędzy, z domowego budżetu nie dołożę do tego wydawnictwa ani jednej złotówki, tylko ona ma się samo zbudować. Bo pomyślałem sobie, że jeśli będę dokładał złotówki, to ono się nigdy nie zepnie biznesowo. Wiadomo, ono się musi się ekonomii twardej trzymać, tak? Musi zarobić książka na to, żeby wydać można było kolejną książkę, żeby można było zrobić dodruk i żeby można było, nie wiem, zrobić audiobooka, do którego się powolutku przymierzamy i pewnie już w przyszłym roku wystartujemy z audiobookami.
No, to tylko moja żona wie, ile mnie to pracy i wysiłku kosztowało. Ja jeszcze pracowałem przez te 3 pierwsze lata na etat, więc moja praca wyglądała tak, że od 3 rano siadałem do 5 i ogarniałem paśnego burjata, potem wszedłem na 8 godzin na etat do pracy i od 15 do 22 ogarniałem paśnego burjata i tak przez 3 lata. Ale rzeczywiście, no zresztą jak zobaczycie, jak te książki są wydawane na początku, to nie dlatego, że my nie umieliśmy robić książek, nie wiedzieliśmy jak wydać książkę z kolorowymi zdjęciami, tylko dlatego, że my nie mieliśmy pieniędzy. Byliśmy biedni jak myszy kościelne. Wszystkie książki wydane przez 2 pierwsze lata wyglądają zgrzebnie właśnie dlatego. Powolutku je staramy się przerabiać i robić drugie wydania już w kolorowej, pięknej edycji, natomiast one były zgrzebne, dlatego że to się samo miało od początku do końca finansować. Myślę, że się w jakimś sensie udało, ale jak tak sobie myślę o tym, to dla mnie rzeczą jest ważniejszą to, że nie, że to się spięło biznesowo, ale udało się zrobić rzecz niebywałą. Udało się rzeczywiście to, o czym mówiłeś, zbudować wspólnotę ludzi patrzących podobnie na świat w tym samym kierunku, o podobnych zainteresowaniach i tych ludzi jest od kilkuset do kilku tysięcy, bo teraz jak tak policzymy przez 5 lat kalendarza ptaków, to sprzedaliśmy go ileś tam tysięcy, po prostu to rośnie. Nie mówię o tym, że chwalę się nakładam, tylko po prostu mówię o tym, że ta wspólnota coraz bardziej się rozszerza. Jest tych ludzi coraz więcej i oni do nas dołączają i patrzą w tym samym kierunku na świat. Dla mnie to jest niebywałe, znaleźć jakby swoją ścieżkę, wydeptać swoją ścieżkę, wymyślić wydawnictwo, które będzie robiło wszystko zupełnie inaczej niż robią wszystkie wydawnictwa, bo my nie dajemy książek do hurtowni, dajemy dość wysokie honoraria autorom i sami zostawiamy sobie 1/3 i to są jakby trzy takie elementy, tak to budujemy. Więc to tak wymyślone wydawnictwo, tak sformatowane wydawnictwo, które jakby nie ma od razu przełożenia na to, że jest wszędzie, puch, odpalasz komputer i masz wszędzie wyskakującą książkę, było ogromnym wysiłkiem, natomiast konsekwentnie to budowaliśmy, nie zrezygnowaliśmy ani razu, mieliśmy chwilę zwątpienia oczywiście, natomiast jakby wytrzymaliśmy w tej konsekwencji i okazało się, że ten format się sprawdził. I okazało się też, że mój czytelnik, który jest czytelnikiem mobilnym, który wybiera plecak i turystyczne buty, on nie musi mieć książek w dużych salonach, w setkach kilogramów leżących na stoliku, bo on po prostu sobie kliknie w internecie jadąc gdzieś tam, żeby zobaczyć, nie wiem, ukochane Bagda Biebrzańskie i odbierze sobie tę książkę w paczkomacie w Mońkach. Więc jeśli ma się takiego czytelnika, to człowiek się w ogóle nie martwi o to, że nie ma dużej dystrybucji, że nie ma na stosikach w salonach wielkich księgarskich naszych książek. Ja się w ogóle o to nie martwię, bo wy i takie znajdziecie. Dla mnie to jest niebywałe. No słuchaj, to miejsce, do którego teraz doszliście, doskonale wiecie, jak się w tym poruszać i złapaliście doświadczenie. Mówisz, że to jest dobra ścieżka, ale czy to jest tak, że to już jest sytuacja, pytam teraz o profil wydawnictwa, czy ona jest taka już zupełnie stabilna, czy jeszcze gdzieś po głowie chodzą ci jakieś pomysły, żeby może coś w tym profilu jeszcze ruszyć, może poszerzyć, może spojrzeć w trochę inną stronę. Czy jest wam dobrze tak, jak jest, czy jeszcze szukacie? To też do mnie dotarło w jakimś tam momencie, że ja tak naprawdę budując wydawnictwo, to całe życie marzyłem o wędrownym domu kultury, o ludziach, z którymi się będę przyjaźnił i o tym, że czy z Pawłem Średzińskim, czy z Adamem Zbyrytem, czy z Markiem Pióro, czy z innymi, czy z Dorotą Zawadzką i Grzesiem Zawadzkim, czy z Robertem Bałdygą, jeśli weźmie się tak naprawdę tych autorów książek przyrodniczych, to my sami możemy sobie zbudować festiwal, który będzie trwał, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie i to są wszystko, czy Paweł Średziński, czy Piotr Dąbrowski, to są wszystko mobilni ludzie, którzy jakby na moje pomysły reagują w ten sam sposób. Tak, to się może podobać, to może być fajne, więc ten wędrowny dom kultury dla mnie to jest taka jakby podstawowa wartość i jeśli pytasz o to, w którym kierunku będziemy rozbudowywać, to będziemy rozbudowywać to wydawnictwo, obudowując je właśnie w ten wędrowny dom kultury. Ale co, a jak, to za chwilę. To ja mam całą czapkę pomysłów, natomiast nie lubię się nimi dzielić, nie dlatego, że jestem jakimś skrytym człowiekiem, bo ja jestem szczery i otwarty. Natomiast
pomysł to nie wszystko. On musi gdzieś tam popracować w głowie i jakby dopiero realizacja i sprawdzenie tego, to czy wy ten pomysł, mówiąc w cudzysłowie kolokwialnie, kupicie. Nie chodzi o pieniądze, tylko o to, o tę filozofię, tak? Czy jakby w waszych oczach znajdę uznanie. Wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, że to jest fajny pomysł. Dlatego dopóki on pracuje w głowie, niech tam w głowie zostanie. Natomiast to będzie ten kierunek jakby rozbudowywania i obudowywania wydawnictwa. Dla mnie wydawnictwo to za mało. Dla mnie wydawnictwo to przede wszystkim autorzy i ludzie. I szukam zawsze takiej ścieżki kontaktu i jakby prowokowania do tego, żeby czytelnik zawsze mógł sobie, od chociażby tak jak w tym roku zrobiliśmy z Wigierskim Parkiem Narodowym literackie spacery przyrodnicze. Polegało to na tym, że po prostu braliśmy koce i karimaty, szliśmy na spacer z Adamem Zbyrytem, z Wojtkiem Misiukiewiczem, z autorami Paśnego Burjata, czy z Maćkiem Ambrosiewiczem. Oglądaliśmy, rozglądaliśmy się po lesie, siadaliśmy na polanie i rozmawialiśmy o książce. No, więc mnie interesują tego typu działania i jakby zapraszanie ludzi do wyjścia z domu i do tego, żeby szukali jakby takiego bezpośredniego kontaktu z ludźmi, którzy o przyrodzie mogą opowiadać cuda i wianki i po prostu świadomie albo nieświadomie zachęcać, zapraszać do tego, żeby wyjść z klimatyzowanych sal i poddychać tym powietrzem, które jeszcze mamy. A na Suwalszczyźnie powietrze jest cudowne. Amen. Piotrze, w takim razie o przyszłość jesteśmy spokojni. Patrząc na ten dorobek wasz, który wypracowaliście, to niech te pomysły ci krążą po głowie, niech dojrzewają. Myślę, że jesteśmy absolutnie spokojni. Ja pozwalam sobie teraz mówić za nas, czytelników. Mam też okazję w imieniu własnym i w imieniu pewnie moich słuchaczy podziękować wam za tą dobrą robotę, którą robicie i że sprawiacie, że czekamy na kolejne premiery, zastanawiamy się co tym razem, co tu się pojawi na horyzoncie, potem odliczamy dni do ukazania się tych kolejnych tytułów. Myślę, że zrobiliście też doskonałą robotę dla autorów, bo nie ma się co czarować, że rynek wydawniczy w Polsce autorów nie rozpieszcza i mam na myśli tutaj raczej te duże molochy, brzydkie słowo, korporacyjne, wielkie wydawnictwa, które tam niespecjalnie się cackają. Rozmawiałem, słuchałem wielu autorów i bardzo często ten wątek też się powtarza, więc jeżeli mówisz, że wy faktycznie doceniacie ich pracę, to dla nich też jest niesamowita rzecz, że mogli znaleźć dla siebie tak przyjazne miejsce na ziemi. Róbcie tak dalej, chciałoby się powiedzieć. Czekamy na kolejne. Ostatnim dzieckiem są rzeki Pawła Śledzińskiego, waszego wydawnictwa, czy coś... Nie, Puszcza Kampinoska. Puszcza Kampinoska, tak, świeża sprawa. Dwa tygodnie, książka świeżynka, tak, Puszcza Kampinoska. Dobra, jasne, wszystko, jesteśmy na bieżąco. Będę linkować, będę rekomendować tutaj drogę na skróty do wydawnictwa, do festiwalu, do tej fantastycznej roboty, którą robicie. Bardzo ci dziękuję, Piotrze, za tą rozmowę. Dzięki wielkie, jestem wdzięczny, że czytacie nasze książki, bo bez was nie byłoby niczego. Dzięki wielkie raz jeszcze. Wysłuchaliście rozmowy z Piotrem Brysaczem. No, myślę, że teraz też może trochę inaczej spojrzycie na książki Paśnego Burjata, bo usłyszeliście trochę, jak wygląda taka praca w wydawnictwie, albo w zasadzie jak powstało to wydawnictwo, jak się rozwijało. Tak jak wspomniałem, ponieważ te książki się już przeplatały w odcinkach podcastu, zawsze możecie spojrzeć na stronę mojego bloga. Tam jest taka zakładka, która się nazywa Biblioteczka Przyrodnika. Jeżeli tam zajrzycie, to tam są wypisane tytuły książek wraz z ich autorami i są do nich przypisane numery odcinków podcastów, w których o tych książkach była mowa. Więc będziecie mogli sobie tam popatrzeć i ewentualnie, jeżeli macie coś do nadrobienia, coś przegapiliście. Jest tych książek sporo, bo rekomendowany był Łoś, czyli opowieść o gapiszonach znad Biebrzy. Rekomendowana była książka Ptaki Puszczy Białowieskiej Adama Zbyryta z zdjęciami Adama Wajraka. Była przecież książka Maćka Cmocha o ptakach na wsi i w ogóle Maciek był moim gościem w rozmowie, więc to również będziecie mogli sobie odgrzebać, że tak powiem, z kolei w zakładce odcinki podcastu albo goście podcastu. Tam będzie wam chyba łatwiej. Ten tytuł książki Maćka to były Ptaki za miedzą, więc już koryguję. Więc tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o rekomendacje, to poza książkami Paśnego Burjata dziś, chciałbym dla pewnej równowagi zarekomendować jeszcze trzy podcasty. Podcast Praca Przyrodnika, tutaj też moim gościem była Kasia, robiliśmy kiedyś wspólny odcinek. Podcast Praca Przyrodnika też odkrywa taką kuchnię pracy przyrodników, biologów. Warto go posłuchać. Drugi podcast to Radio Naukowe, w którym
Dość często zdarzają się tematy przyrodnicze, są rozmowy o ptakach i nie tylko. Zachęcam. I trzecim podcastem jest podcast Pawła Drozda, Brzmienie świata z lotu Drozda. I Paweł również dotyka tematów przyrodniczych. Ta forma podcastu jest trochę inna, bo Paweł robi to w formie takiej reportażowej, więc polecam, przeszukajcie sobie zestawienie poszczególnych odcinków każdego z tych podcastów, na pewno wyłapiecie tam ciekawe tematy powiązane z przyrodą. No i to na dzisiaj chyba wszystko, co dla Was przygotowałem. Odcinek trochę krótszy, ale jeśli wszystko pójdzie dobrze, to usłyszymy się jeszcze w grudniu. Myślę, że przed samymi świętami. Powtórzę, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to no nie odbiegniemy bardzo od tematów książek i paśnego burjata, ale będzie to już typowa rozmowa o przyrodzie, a książki będą pretekstem, no i pewnie też tłem, może jakimś kontekstem do tej rozmowy. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Raz jeszcze dziękuję patronkom, patronom i wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób mnie wspierają. Doceniam, szanuję. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!